Wydłużył się czas rozpatrywania spraw sądowych w wielu kategoriach, co szczególnie widoczne jest w sądach zlokalizowanych w dużych aglomeracjach oraz w sprawach cywilnych i gospodarczych istotnych z punktu widzenia dochodzenia przez obywateli czy przedsiębiorców swoich praw. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie niejednokrotnie wynosił kilka lat. Ujawnione w kontroli błędy i zaniechania w realizacji zadań przez ministra sprawiedliwości negatywnie wpłynęły na sprawność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.